Cześć Madziu. Cześć. Dobrze mnie widać, dobrze mnie słychać? Tak, tak, a mnie? Dobrze. Ciebie też, jest wszystko tak. Super. Tak. Ja już tutaj super. Ciebie przedstawiłam, powiedziałam naszym obserwatorom, żeby komentowali naszą transmisję, żeby zadawali pytania, więc możesz jeszcze ty ich tutaj zachęcić. Dobrze, witam Was wszystkich, nazywam się Magdalena Fyznar i zapraszam do przede wszystkim oglądania, słuchania nas i oczywiście do zadawania pytań. Dobrze, możesz powiedzieć nam teraz, jak się czujesz, co tam u Ciebie słychać, co dzisiaj robiłaś? Dobrze, no dzisiaj taki, że tak powiem, cheat day mieliśmy troszkę. Skupiłam się dzisiaj bardzo na gotowaniu, ponieważ w ciągu tygodnia mam catering z racji tego, że mam bardzo dużo pracy w dalszym ciągu. Także dzisiaj skupiłam się na gotowaniu, rozrobiłam rosołek dla Zuzi. A my później też troszkę porządziliśmy, ponieważ zrobiłam nam do mięska ziemniaczki i kapustę kiszoną, także... I jak? Zuzia zjadła ze smakiem obiadek? Zjadła ze smakiem, także ona po mamusi lubi jeść. No to bardzo dobrze, to będzie zdrowa. Może tak. Po mamusi też pójdzie i zacznie rozpisywać diety. O, może. Już mi tutaj za książki dietetyczne chwyta się, także... Już pełza i wszystkie książki mi wyciąga powoli z przepisami, także być może. Może to o czymś świadczy, faktycznie. Zobaczymy. Chciałam się Ciebie zapytać o kwarantannę, o koronawirusa. Oczywiście ten temat nie daje nam spokoju, bo wiadomo, jest bardzo poważny. Powiedz mi, jak Wy w domu radzicie sobie z tą sytuacją? To znaczy my staramy się podchodzić do tej sytuacji w miarę, o ile się da, na takim luzie, ponieważ prawda jest taka, że stres i nerwy prowadzą do tego, że zmniejszona jest odporność, także staramy się myśleć naprawdę pozytywnie. No, wspieramy się wzajemnie, skupiamy się na córeczce, bo tak naprawdę ona jest teraz najważniejsza. No i jakoś te dni nam płyną. Ja mam bardzo dużo pracy, pomimo tego, że jest teraz czas, jaki jest, także ten czas na pewno upływa mi dużo szybciej, niż jakbym miała siedzieć i nic, powiedzmy, nie robić. A powiedz mi, czy ty jesteś na bieżąco z newsami, czy siedzisz przed telewizorem i na przykład wiadomości, bo wiem, że po prostu większość tak robi, a niektórych to wręcz stresuje. I co ty o tym sądzisz? To znaczy telewizor mam na pewno wyłączony, czasami gdzieś tam oglądam, ale raczej staram się nie oglądać na bieżąco tych wiadomości, ponieważ tak jak mówisz, to jest raczej takie bardziej stresujące. Natomiast na Instagramie obserwuję takiego chłopaka, Łukasz, on bodajże ma na imię, on ma wszystkie najświeższe wiadomości, także on tam gdzieś po prostu na tym Insta Stories mi zawsze właśnie przeleci, także bardziej jego śledzę. Czyli jedno wiarygodne źródło masz. Tak, tak, dokładnie. Dobrze. A powiedz mi, jak, bo wiemy wszyscy, że siedzicie w domu, ale jeśli zabraknie Wam na przykład jakichś produktów spożywczych, to czy wychodząc zachowujecie wszystkie środki ostrożności, środki bezpieczeństwa? To znaczy ja powiem tak, ja nie wychodzę, ponieważ ja się boję, byłam... Z tego, co dobrze wiem, to kojarzę, to byłam tylko raz póki co w sklepie. Natomiast jeżeli czegoś brakuje, to wysyłam partnera. I ja cały czas mu mówię, pamiętaj, dbaj o siebie, jak wychodzisz. W samochodzie ma taki płyn do dezynfekcji, także jak tylko wchodzi z powrotem do mieszkania, to od razu jest prysznic, mycie rąk, wszystkiego, ponieważ no i mamy od razu kontakt z córeczką, także bardzo, ja naprawdę bardzo o to dbam, ale sama jestem na tyle bojaźliwa, że po prostu staram się nie wychodzić. A który to już Wasz dzień w domu? Ja nie liczę. Właśnie widziałam, że na Instagramie jest taka moda liczenia tych dni, ja staram się nie liczyć tych dni, ponieważ chyba jeszcze bardziej bym sfiksowała. No nie wiem, to chyba trzeci tydzień, tak? Dobrze mówię? No, trzeci tydzień. Od tak mniej więcej to się zaczęło właśnie w połowie marca. Więc niektórzy mają 3 tygodnie, niektórzy nawet więcej, albo i mniej. Zależy, ale widzieliśmy właśnie, że ty nie marnujesz tego czasu i że też twoje mieszkanie po prostu wręcz lśni. I teraz też dekorujesz to twoje mieszkanie i zmieniasz wnętrza.
Tak, tak. No ja jestem taką osobą, która raczej na takie detale nie zwraca uwagi, ponieważ ja w takim normalnym życiu mam naprawdę bardzo dużo pracy i obowiązków i totalnie nie przykułam uwagi do takich właśnie rzeczy typu mieszkanie, coś pozmieniać. Natomiast w momencie, kiedy człowiek jest zmuszony do siedzenia w tym mieszkaniu, to nagle stwierdziłam, że nie, że tutaj brakuje tego, tutaj trzeba by było to zmienić. No i siedzę i sprzątałam. Nawet już posprzątać przed świętami, przed świątami. Takie porządki, wie, no teraz tylko zostaje dekorowanie. Czyli nie planowałaś tego i przed świętami jeszcze coś pozmieniasz i cały czas paczki przychodzą? No, to akurat paczki to do mnie cały czas przychodzą. Między innymi z tym jest też związana moja praca, także tutaj po prostu paczki są cały czas. Natomiast ja mówię kurierowi zawsze, żeby zostawił paczkę pod drzwiami. Mam oczywiście specjalny płyn do dezynfekcji, także wszystko tutaj przechodzi odpowiednią kwarantannę, zanim ja w ogóle to ruszę i wezmę do mieszkania. Czyli wszystko jest bezpiecznie u ciebie, więc tak. Można zamawiać paczki, ale z zachowaniem bezpieczeństwa. Tak, jeszcze tutaj padło takie pytanie, co mogłabyś swoim obserwatorom polecić właśnie na nudę? Czy coś ciekawego może ostatnio obejrzałaś, oglądasz albo przeczytałaś? To znaczy, szczerze mówiąc, właśnie na czytanie za bardzo nie mam czasu, nad czym bardzo ubolewam, szczerze mówiąc. Natomiast od wczoraj jest nowy sezon Domu z Papieru, ale to już pewnie większość zdążyła obejrzeć. Także w każdym razie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to jak najbardziej można sobie zobaczyć albo to, albo ja lubię też Telefonistki, albo Dynastię. Także naprawdę, naprawdę jest co robić. Zresztą ja zauważyłam, że w telewizji wieczorami też teraz puszczają bardzo fajne materiały. Zazwyczaj to tak skąpo podchodzili do puszczania tych filmów, a teraz naprawdę, naprawdę bardzo fajne filmy puszczają, nawet właśnie zwykłej telewizji. Właśnie, to my ciebie tutaj też poprosimy, żebyś może zrobiła taką jakąś wyróżnioną relację też z tymi serialami, żeby twoi obserwatorzy mieli co jakby zobaczyć u ciebie, co polecasz, to by była dobra opcja. Ale wracając do Domu z Papieru, jest to serial hiszpański i dostałaś pytanie od fanki Oli, pod najnowszym zdjęciem a propos hiszpańskiego. Pytanie brzmi, wracam do nauki hiszpańskiego, pamiętam, że kiedyś też się uczyłaś. Jakie sprawdzone domowe sposoby masz na naukę indywidualną? Zaznaczam, że mam książkę, apkę, ale motywacja, aby usiąść po całym dniu i się nad tym skupić, trochę leży. Jak na to odpowiesz, Oli? To znaczy, tak, ja hiszpańskiego się uczyłam. Gdzieś tam co jakiś czas, kiedy tylko mogę, zaglądam do tego, ponieważ planujemy z partnerem w przyszłości taką wycieczkę objazdową po Ameryce Południowej zrobić, a tam głównie język hiszpański. Dlatego właśnie też tak gdzieś postanowiliśmy się tego języka właśnie uczyć. Jak mogłabym, nie wiem, zmotywować kogoś do nauki, jakieś sposoby sprawdzone? No szczerze mówiąc, jeżeli ktoś nie ma motywacji, to ja wychodzę z założenia, że choćby, nie wiem, choćbym go tam pała i nie wiem, co mu robiła, to nie będzie. W każdym razie fajne jest samo to, jak już się widzi efekty tej nauki. Mi języki akurat bardzo, bardzo fajnie szybko przychodzą, bo ja od zawsze lubiłam języki właśnie, oprócz angielskiego uczyłam się jeszcze francuskiego i właśnie teraz ten hiszpański, także no nie wiem, po prostu tak jak mówię, pierwsze efekty człowiek zobaczy, to go najbardziej motywuje. I to jest ze wszystkim, z ćwiczeniami, z dietą. Jeżeli widzi ktoś pierwsze efekty, no to na pewno jest dużo bardziej zmotywowany, więc po prostu może zmusić się nawet przez ten pierwszy tydzień czy dwa, a potem jak już człowiek nawet właśnie ogląda jakiś hiszpański serial, no to rozumie słowa i nagle się cieszy, tak, z tego, że rozumie coś. A oglądasz bez napisów ten serial, czy jeszcze się nie czujesz na siłach? A to znaczy nie, byłabym w stanie oglądać bez napisów, natomiast szczerze mówiąc nie chce mi się i po prostu po całym dniu, jak się kładę i puszczę sobie ten serial, to jedyne, o czym marzę, to po prostu poleżeć i pooglądać, a nie skupiać się na samym dźwięku, nie?
Czyli jak Dzidzia śpi, to się tak relaksujesz. Tak. No to już jest jedyny moment, żeby się zrelaksować. Natomiast tutaj widzę, że ktoś fajnie właśnie podpowiada poprzez oglądanie filmów i to jest jak najbardziej. Ja właśnie w ten sposób się uczyłam języka angielskiego, jak byłam dzieckiem. Ja bardzo lubiłam słuchać muzyki właśnie zagranicznej i tłumaczyłam sobie teksty piosenek. I ja naprawdę momentalnie chwyciłam właśnie język angielski przez to. Także piosenki, słuchanie piosenek, czy tam oglądanie filmów jak najbardziej. Czułabyś się też na siłach napisać post na bloga na przykład po hiszpańsku albo po angielsku? Nie, ale nie dlatego, że na przykład nie potrafiłabym, tylko szczerze mówiąc, no niestety u nas w kraju, może w innych krajach też to jest, ale ja mieszkam tutaj, więc wiem jak jest tutaj, mamy taką tendencję do oceny. Nawet jeżeli ktoś by nie potrafił angielskiego czy hiszpańskiego, to byłby w stanie obrazić mnie i moją nawet próbę podjęcia tego. Także myślę, że po prostu dlatego bym się tego nie podjęła, ponieważ ja jak jadę gdzieś za granicę, to ja nie mam problemu z tym, żeby się dogadać, czy to po angielsku, czy po hiszpańsku, tylko dlatego, że tam po prostu chcą cię zrozumieć. I nawet jeżeli się pomylisz, to się z ciebie nie śmieją. I sama pewnie przyznasz, jak jeździsz gdzieś po świecie, no to tak jest. Oni choćbyś nawet, wiadomo, że to już idzie też w drugą stronę, że nawet jeżeli ktoś w ogóle nie potrafi mówić po żadnym języku, to i tak go zrozumieją. Ale to jest takie fajne, motywujące. Jedziesz, znasz to, wiesz, znasz jakieś słowa i próbujesz mówić, oni ci pomagają. Natomiast tutaj wychodzisz, próbujesz mówić i takiego klapsa dostajesz, wiesz, w łeb. I wszyscy ci mówią, nie umiesz tego, ty tego nie potrafisz, nie wiesz się za to. Ja właśnie się zastanawiam, skąd się u nas w kraju takie coś bierze, że ludzie tak hejtują, na przykład te języki. No to jest, no hejt jest bardzo, bardzo popularny niestety w naszym kraju. Nie wiem, z czego to się bierze, czy to się, ale ja uważam, że to się bierze z zazdrości. Ludzie zamiast wziąć się do roboty i samemu coś osiągnąć, samemu coś zrobić, to wyżywają się na innych, bo ktoś dał im dostęp do internetu i to jest ich jedyne osiągnięcie, tak? Tak mi się wydaje. Tutaj też obserwatorka napisała, że też jest w trakcie nauki hiszpańskiego, więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tutaj też, prawda, nikt cię nie wyśmieje w obcym kraju, bo próbują zrozumieć i to jest właśnie bardzo dobrze. I jeszcze jest tutaj komentarz, język mówiony, a pisany można się porozumieć, a pisownia nawet po polsku nie jest łatwa i to też jest prawda. Tak, dokładnie. Ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie, z racji tego, że właśnie wszyscy siedzą w domu. Jest, bardzo często są na przykład takie rozrywki jak teatry online, albo właśnie premiery filmowe, koncerty bardzo często. Czy ty jesteś jakby zwolenniczką takich zamienników? Uważam, że jest to bardzo fajny sposób na przykład zabicie nudy dla niektórych. Na przykład bardzo podobało mi się od Basi Kurdej Szatan właśnie, jak śpiewała razem z mężem dla dzieci na przykład. To była po prostu rewelacja. Przede wszystkim jest to zrobione dla tych ludzi, którzy na przykład czasami nie mogą sobie na takie coś pozwolić, bo no nie wiem, nie stać ich na pójście do teatru, czy tam, no nie wiem, obojętnie. Na przykład, nie wiem, Kasia Dziurska robi treningi. Rozciąganie, tak, to też jest świetne. No ja ostatnio się zdecydowałam na zrobienie treningu online, tak, dokładnie. I też bardzo fajny odbiór i cieszę się, że mogłam komuś tak naprawdę jakieś tam rady dać za free, no nie? To jest super, że można się czymś podzielić po prostu. A właśnie, bo te treningi twoje online też cieszyły się dużym zainteresowaniem. A czy myślałaś o tym, żeby kontynuować to już po epidemii, czy brakuje ci jednak tej drugiej osoby obok na sali? To znaczy z tym nie miałabym problemu. Z tym nie miałabym problemu, jeżeli właśnie chodzi o takie prowadzenie, byciu samej właśnie i online prowadzenie. Natomiast nie wiem, czy dałabym radę po prostu czasowo, bo jak tylko skończy się pandemia, no to ja naprawdę mam bardzo dużo planów i nowych projektów i wiem, że no po prostu nie dam rady fizycznie tego zrobić. Wiemy też, że odwołałaś, to znaczy nie odbyła się twoja trasa taneczna, między innymi miała być w Katowicach. Czy ty planujesz, masz już jakiś termin zapasowy, żeby przenieść tę trasę? To znaczy tak, miałam zrobić warsztaty taneczne dla kobiet, tak, zarówno dla,
dla kobiet początkujących, jak i kobiet, które już tańczyły kiedyś, ale z różnych powodów, tak jak na przykład ja, zrezygnowały. Zapełniła się cała lista, także ja byłam totalnie szczęśliwa, że się udało, no i pach, po prostu musiałam odwołać. A raczej nie odwołać, tylko właśnie przenieść, ponieważ no, stało się jak się stało, a ja chciałabym to tak czy siak zorganizować. Także myślę, że jak tylko się skończy i w miarę się wszyscy podniesiemy po tym, co się wydarzy, no to na pewno właśnie wystartujemy z Katowic, no i później będę organizować na przykład w Warszawie, w każdym takim większym mieście będę chciała zorganizować. A czy oprócz tych warsztatów odpadły ci jeszcze jakieś interesujące współprace w związku z epidemią? Szczerze mówiąc, na razie póki co nie i odpukać, bo nie wiadomo, jak to się skończy, natomiast na całe szczęście póki co nie. No to bardzo dobrze, to myślę, że tak będzie. Tutaj też padło pewne pytanie, ale zaraz do niego przyjdziemy, bo tak, wszyscy twoi obserwatorzy wiedzą, że masz po prostu wspaniałą córeczkę Zuzię. Ostatnio wstawiłaś takie urocze zdjęcie, bo Zuzia skończyła półroczku, prawda? Parę dni temu. I tak, wszyscy wiedzą, jak wygląda Zuzia. A kiedy zobaczymy twojego partnera? Obawiam się, że nigdy. Ja bardzo sobie strzegę takiego właśnie prywatnego życia, ponieważ już jakąś część życia pokazałam w programie i wiem po prostu, z czym to się je. Tak, wiem, z czym to się je i ja jestem osobą publiczną, ja gdzieś tam na to dałam zgodę, dałam podpis, że tak to nazwę, natomiast tu są zupełnie dwa różne światy i ja nigdy nie pokazywałam rodziny, wiadomo, że wszyscy się gdzieś tam uparli na tego partnera, natomiast ja nigdy nie pokazywałam rodziny, nigdy nie pokazywałam brata młodszego, jedyne co gdzieś tam właśnie od tyłu czy totalnie z boku, także na początku Zuzi też nie pokazywałam, pokazałam ją dopiero niedawno. Tylko że Zuzia jest bardziej częścią mnie. Ja z tą Zuzą naprawdę spędzam prawie 24 godziny na dobę i to było takie krycie się, chowanie jej, że aż przestało być po prostu to naturalne. A że jestem wielką fanką Ani Skóry i Natalii Siwiec, ich podróżowania i właśnie ich tak samo dzieci, bo ta Mija po prostu i Melody są wspaniałymi dziećmi, tak? Także właśnie obserwowałam sobie tak jej, jak sobie myślałam, że może jednak lepiej, żebym ja to zrobiła, żebym ja pokazała, niż ktoś gdzieś kiedyś zrobił to przede mną. Także zdecydowałam się w końcu, żeby to wyszło po prostu ode mnie, to pokazanie Zuzki. A właśnie wspomniałaś, że uwielbiasz Natalię Siwiec. Ona kiedyś zaproponowała, zrobiła taką ankietę na Instagramie, czy ma założyć swojej córeczce Instagram. Co o tym? Ja powiem tak, wszystko idzie w tą stronę, chcąc, nie chcąc, że jednak ten Instagram, te social media są na czasie i one prawdopodobnie będą na czasie. Ja uważam, że tylko no wszystko będzie szło w tą stronę, że nie będzie nagle tak, że skończy się Instagram, skończy się, nie wiem, TikTok i inne jakieś tam aplikacje, tylko właśnie wszystko będą powstawać nowe portale. Dlatego no jest to jakaś tam przyszłość na pewno i ja uważam, że nie ma w tym nic złego. Jeżeli ona jest na to gotowa, bo wiadomo, że ona musi być w tym momencie gotowa na to, na ten hejt, na to wszystko. To jest straszne dla matki, bo ja sama wiem, co ja czułam, jak ja pokazywałam pierwszy raz Zuzię. Ja płakałam na Insta Stories, że była dla mnie to tak takie mocne emocje mną targały przy tym pokazaniu, no bo człowiek jednak kocha to dziecko i obawia się, bo ludzie są czasami straszni. Także ja uważam, że jak najbardziej takie coś jest okej. Ja też przyznam szczerze, że myślałam o tym kilka razy, czy nie chcę teraz tego robić, zakładać Zuzi konta, absolutnie. Natomiast myślałam takie, co by było gdyby, coś na tej zasadzie. Czyli się zastanawiasz jeszcze tak. I może za parę lat tak będzie. Może jak Zuzia zacznie mówić, byłby ciekawy profil. Też właśnie uwielbiasz podróżować i też wstawiłaś taki poruszający post też a propos epidemii, że nie tak wyobrażałaś sobie pierwsze miesiące życia Zuzi. Mhm. Chciałaś jej pokazywać świat, ale wiemy, że już byłyście właśnie w Hiszpanii. Jak to była malutka. I możesz nam tutaj powiedzieć, jak się podróżuje z takim maleńkim dzieckiem i jak się w ogóle spędza wakacje?
No, na pewno nie jest to łatwe. To już nie jest to samo, co wsiąść do samolotu czy tam do pociągu byle jakiego i po prostu spędzić sobie fajnie wakacje. To już na pewno jest dużo, dużo planowania. Ja jestem taką osobą, która musi mieć wszystko zaplanowane od samego początku do samego końca, dokładnie. Także ja naprawdę do tego stopnia, że zanim poleciałyśmy, to miałam wszystko rozpisane. Cały po prostu plan wejścia na pokład, włącznie z tym, ile mleka i tak dalej, zabrać ze sobą. Także naprawdę to jest mega duże wyzwanie. Natomiast uważam, że jest to też super przygoda, no i my chcemy tak wychowywać właśnie Zuzię. Dlatego, tak jak mówię, bardzo mi się podoba podejście Natalii Siwiec czy właśnie Ani Skóry, które z tymi dziećmi. Cały czas gdzieś tam podróżowałam. Tak. Bo ja uważam, że jeżeli dziecko się od samego początku przyzwyczai, no to ono po prostu potem też to będzie jego życie, jego pasja. I ktoś mógłby powiedzieć, kurczę, ona to dziecko tak targa ze sobą ciągle, przecież mogłaby siąść na dupie i dać mu odpocząć. No tak, tylko że to może właśnie te osoby próbują jakby zaszczepić jakąś pasję. Poza tym to jest super sprawa pokazywania dziecku świata. Tak, właśnie tutaj też się pojawiło pytanie, czy planujesz powrót do Hiszpanii, a ja mam pytanie, czy w ogóle planujesz jakąś podróż po epidemii? I nie wiem, czy to będzie Hiszpania, wspomniałaś o Ameryce Południowej, ale może już macie coś zaklepane. To, że Ameryka Południowa to jest na pewno taki temat dalszy, ponieważ to jest taka większa, że tak to nazwę, przygoda, również finansowa, także na pewno to gdzieś idzie na dalszy plan, ponieważ to taka cała objazdówka. Chciałabym od razu po pandemii gdzieś polecieć na wakacje, albo nawet pojechać gdzieś w Polsce, obojętnie, bo prawda jest taka, że nawet chcielibyśmy do Zakopanego, z racji tego, że właśnie wypadł nam wyjazd do Zakopanego, musieliśmy z niego zrezygnować i może to będzie takie, wiesz, takie pierwsze uderzenie zaraz po pandemii, natomiast później to myślę, że gdzieś za granicę jakieś ciepłe kraje. A właśnie też teraz polska turystyka apeluje, żeby właśnie rezerwować te hotele w Polsce, bo nie ukrywajmy, teraz też przedsiębiorstwa upadają. Czy ty jakoś wspierasz też te nasze polskie marki, albo tak jak już wspomniałaś, nie bez powodu wybierzesz ten wyjazd do Zakopanego? To znaczy, tak, na pewno wspieram polskie marki. Poza tym ja jestem taką osobą, która gdzieś tam strasznie lubi pomagać i może nawet nie tyle polskie marki, co też staram się pomagać po prostu ludziom w tym trudnym czasie. No, tak jak mówię, no, wybiorę się do Zakopanego, natomiast mnie to bardziej ciągnie gdzieś dalej, więc jeżeli miałabym do wyboru Polskę, a gdzieś za granicę, to raczej wybrałabym wyjazd za granicę. Za granicę jednak. No. Oj. Czy twój partner jest Polakiem czy Hiszpanem? Polakiem. O. Tutaj wszyscy też tej Hiszpanii uczepili, ale to dobrze. Tak, właśnie jeszcze twoja Zuzia jest malutka, jak już tutaj wiedzą wszyscy, ma pół roczku i poświęcacie z twoim partnerem jej 100% swojej uwagi. I czy ty właśnie jak Zuzia zasypia, oprócz serialu i telewizji, masz czas dla siebie na takie jakieś zabiegi, kąpiele dłuższe? Jak ten czas wykorzystujesz? To znaczy, staram się dbać o siebie, ponieważ wychodzę z założenia, że kobieta powinna o siebie dbać zarówno czy ma mężczyznę, czy go nie ma, powinna być zawsze atrakcyjna, czy urodzi dziecko, czy go nie urodzi, przed i po i tak dalej, także to jest w ogóle przekaz bardzo fajny dla wszystkich kobiet, naprawdę dbajcie o siebie, dla samych siebie, nie dla wszystkich dookoła, tylko dla samych siebie i oczywiście jak najbardziej staram się właśnie dbać o siebie, aczkolwiek no, przyznam, że przy dziecku jest na pewno tego czasu dużo, dużo mniej, w momencie kiedy Zuza idzie spać, to ja jednak ostatnimi czasy mam dużo więcej diet do rozpisywania i jednak poświęcam się temu, bo chyba zwiększyła się świadomość ludzi na właśnie... Na sprawy typu życia też. Tak. Także ja od po prostu 3 tygodni to nie wychodzę z tych diet. Co mnie oczywiście bardzo cieszy. Bo ty zawsze pracowałaś zdalnie z domu, więc nie miałaś problemu jakby z utratą pracy. I tutaj też padło pytanie od fanki
Pauliny, że jakie są od Franki Ani, jakie są plusy i minusy pracy zdalnej. Czy możesz nam o tym opowiedzieć? To znaczy, ja uważam, że praca zdalna w ogóle nie ma żadnych minusów. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ja to bardzo, bardzo chwalę sobie swoją pracę. Jedyne co, no to chyba czasami może brakować tego takiego face-to-face kontaktu właśnie z podopiecznymi. Natomiast moi podopieczni mogą w 100% liczyć zawsze na moją uwagę. Nawet czasami się śmieją, że napiszą i maila i mają odpowiedź dosłownie po sekundzie. No ale ja jestem taką osobą pracowitą, która w 100% się skupia na swojej pracy, na tym, co robię, że ja no dbam o to. Po to ci ludzie płacą mi, żebym ja ich, tak jakby swoją uwagę miała na nich skupioną. A nie masz czasem wrażenia, że właśnie przy pracy zdalnej człowiek jest 24 godziny na dobę w tej pracy? Że właśnie tak, tak jak właśnie znalazłaś minus. To jest minus, tak. To właśnie. Tak, to jest minus. To fakt, ale ja bardzo często robię, może nie bardzo często, ale staram się robić sobie takie na przykład day off, że totalnie się wyłączam na jeden dzień czy dwa dni, żeby po prostu faktycznie odpocząć. A jak reagujesz na to, kiedy twoje podopieczne wysyłają ci zdjęcia, na przykład swojej metamorfozy po swoich dietach? Ja to się bardzo cieszę. W ogóle naprawdę moje podopieczne co niedzielę i poniedziałek robią mi takie sprawozdanie i tak jak zazwyczaj niedzieli i poniedziałków się nie lubi, z racji tego, że niedziela już zapowiada poniedziałek, a poniedziałek wiadomo, to jest pierwszy dzień pracy, to jest dramat. Ja właśnie te dni lubię, ponieważ zawsze to są dla mnie takie dobre informacje. Naprawdę rzadko kiedy zdarza się, że na przykład ktoś ma gorsze wyniki w swojej wadze. Oczywiście to się zdarza, ponieważ czasami osoby mają jakieś choroby właśnie i bardzo ciężko tą wagę zbić, natomiast walczymy, ale zazwyczaj są to jednak dobre wiadomości, także na przykład dopiero co dzisiaj właśnie dostałam wiadomość od dziewczyny, która napisała mi, że chciała mi podziękować, że odzywa się do mnie w lipcu zeszłego roku, brała ode mnie przez 2 miesiące dietę i na tym zakończyłyśmy współpracę. Natomiast napisała mi dzisiaj, że ważyła 95 kilo wtedy, a teraz waży 68. I że jest tak szczęśliwa, że ja ją tak motywuję, tym właśnie taką swoją pozytywną osobą, że właśnie napisała, że bardzo mi dziękuję. I tak, no to była naprawdę super wiadomość w ciągu dzisiejszego dnia. Właśnie Ewa Chodakowska publikuje takie jakby... I Ania Lewandowska też przed i po metamorfozy swoich podopiecznych. Czy ty też myślałaś, żeby robić coś takiego, ale u siebie na Instagramie? To znaczy, ja mam taką zakładkę w różnych relacjach przemiany, natomiast... Jako post, czy myślałaś o tym? Nie, czegoś takiego nie, z racji tego, że... No tak jak mówię, to tak samo jak z rodziną, z partnerem, z obojętnie z czym. Ja cenię sobie prywatność tych ludzi. W momencie, kiedy te osoby... są na moim Instagramie, no to ich życie w jakiś sposób przestaje być prywatne i ja totalnie moich odbiorców do czegoś takiego nie namawiam. Mnie cieszą ich wyniki, ich cieszą ich wyniki, to nam wystarczy. Nie muszą, że tak powiem, się z tym obnosić. No, tak. I też tak, jeśli mogę wiedzieć, ile kosztuje taka dieta u ciebie, czy to też jest zależy? Nie, dieta to jest zawsze 139 zł na miesiąc. Okej. Okay. I ile tak mniej więcej rozpisujesz dziennie tych diet? Ojejku. A to różnie. To jest naprawdę zmienna, także... Tutaj nie będę podawać, bo zaraz tutaj wszyscy zaczną liczyć, ile zarabiam. Ale może zaraz wszyscy się do ciebie zgłoszą po dietę. To by było super. I tak się zgłaszają, więc nie potrzebuję dodatkowej reklamy. Tutaj jeszcze pytanie było pod naszym zdjęciem. Czy właśnie po ponad roku rozpisywania diet efekty tych podopiecznych cieszą cię tak samo jak te pierwsze? Tak, tak. Dla mnie to jest każda na przykład nowa osoba, która ma jakieś właśnie osiągnięcia, albo bardzo się cieszę, jak ktoś chce przedłużyć dietę, nie bierze tylko miesiąca, chociaż ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest koszt dla wielu osób, więc zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś przychodzi po prostu na miesiąc i później się na tym wzoruje. Natomiast bardzo się cieszę, kiedy właśnie ktoś chce przedłużyć. Także jak najbardziej cieszą mnie te efekty sprzed roku, sprzed półtorej roku i teraz, także to jest niezmienne. Ty też wspomniałaś, że masz pudełkową dietę, ale czy jest coś takiego, czym się objadasz podczas tej
kwarantanny domowej? Czy po prostu czasami masz tak, że nie możesz sobie odmówić na przykład czekolady? Ja fanką słodkiego nie jestem. Ja to bardziej bym szła w stronę burgerów, słone takie rzeczy. Tak, ale ja znajduję zawsze, staram się znajdować takie zdrowe zamienniki. Na przykład mam catering, mam tylko od poniedziałku do piątku, a weekendy gotuję już. Także na przykład burger z krewetkami, z awokado. Bardzo w ogóle lubimy krewetki, więc właśnie na przykład no, różne jakieś tam potrawy z krewetkami, albo też taką pyszność mam, która po prostu to jest już taki nauk nasz, że co sobotę i niedzielę na śniadanie sobie robimy. Takie tosty z awokado i z jajkiem wsadzonym. Polecam, są przepyszne, tak? Warto spróbować. Znajdziemy u Ciebie w zakładce przepis? Właśnie nie wiem, czy dawałam ten przepis, ale wydaje mi się, że gdzieś tam jest. No. To zobaczymy i wypróbujemy i damy znać. Dobrze. A co byś nam poleciła właśnie na sobotni wieczór, na szybko, z takich podstawowych produktów, które mamy w lodówce? Co byśmy mogli sobie przygotować? Wydaje mi się, że jakieś takie sałatki, na przykład makaronowa sałatka albo ryżowa, jakaś z oliwkami. Ja mam zawsze oliwki, pomidory suszone, takie rzeczy mam w lodówce, więc ja to właśnie kombinacje takie, czy tam z jakimś brokułem pieczonym, z papryką pieczoną, to jest bardzo fajne, albo jeszcze serfeta zawsze mam w lodówce. Także taki, to jest taki chyba najlepszy miks właśnie, sałatka makaronowa z serem feta, pomidorami suszonymi, oliwkami i właśnie jakimś jeszcze tam na przykład warzywem, jakimś takim większym, papryka, brokuł, coś w ten deseń. Czyli warzywa są jak najbardziej wskazane o każdej porze roku. Teraz tak, jak najbardziej. Teraz to już w ogóle, a już bardzo dobrze jest jeść kiszonki. Kiszone czy tam ogórki, czy buraki, kiszoną kapustę, no bo to jest wiadomo, że odporność, także polecam w tym trudnym czasie. Tutaj też pojawiło się pytanie, czy stosujesz suplementy w diecie? Tak, ja stosuję suplementy. Cały czas jestem od pół roku firmy Sandoz. Tak. Zaczęłam brać pod sam koniec ciąży. Miałam wtedy straszne problemy z magnezem i z żelazem. To już sama końcówka i właśnie zaczęłam stosować te suplementy i wszystko wróciło do normy, także wszystko jest okej. Czy teraz są wskazane suplementy, każdy powinien brać, czy po prostu to jest kwestia indywidualna? To znaczy, wydaje mi się, że teraz jest taki dobry czas, żeby jednak się wspomagać trochę tymi suplementami, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy będzie ten spadek odporności i to tak bardziej po prostu gdzieś tam dla pewności, dla takiej świadomości w głowie, że okej, dobra, wziąłem suplement, jest okej. No bo prawda jest taka, że martwimy się z tym, co będzie, tak? Jest taka sytuacja w kraju, że może to dotknąć każdego z nas i może to być, nie wiem, zwykła jakaś choroba nas chwycić, a człowiek już prawdopodobnie przez te 3 dni tej choroby zje nas taki stres, że się może wykończyć. Dlatego najlepiej coś tam zawsze suplementować. Maciu, też mam pytanie odnośnie tańca. Musimy skakać po prostu z tematu na temat, tak. Muszę Cię tutaj obsypać pytaniami i jeszcze mam pytania od fanów. Powiedz mi, możemy wrócić do Twojego tańca. I wiemy, że ty wcześniej tańczyłaś zawodowo, ale teraz po prostu miałaś przerwę i wróciłaś, ale jak wróciłaś, to twój występ doceniła nawet sama Jennifer Lopez. Jak ty zareagowałaś na to? Cieszyłam się jak dziecko, ja to teraz jak o tym pomyślę, to się cieszę. To takie gdzieś tam niespełnione marzenie chyba było, ponieważ Jennifer Lopez właśnie czasami udostępniała ten challenge, albo wiesz, tam gdzieś tam właśnie lajkowała i jak po prostu jakaś dziewczyna do mnie napisała: Madia, nie wiem czy wiesz, ale Jennifer Lopez polubiła wasz układ. Ja sobie myślałam, że ona jaja sobie robi, wchodzę i faktycznie byłam normalnie, cieszyłam się jak dziecko, tak. A czy masz jakiś taki autorytet właśnie, jeżeli chodzi o świat tańca albo świat muzyki? To znaczy, jeżeli miałam chyba jako, jak właśnie byłam młodsza i ten taniec był jednak moją nie tyle, że pasją, co jeszcze pracą. Ja naprawdę poświęcałam 100% czasu właśnie taniec, a teraz to jest taki dodatek. Więc na ten moment ja nie jestem totalnie na czasie. Na pewno bardzo podobają mi się właśnie choreografie tej Paris Goebel, która układała się choreografię dla Jennifer Lopez. Natomiast bardzo też szanuję i
i doceniam Klaudię Antos, która właśnie nasza polska tancerka, która tańczyła właśnie z Jennifer Lopez podczas Super Bowl. Zresztą ja jak nawet... oceniasz ten występ? No, dla mnie to była rewelacja. Ja jak obejrzałam ten filmik, a oglądałam go kilka razy, to ja po prostu siedziałam i płakałam. Za każdym razem, kiedy go oglądałam, to płakałam. Dlatego, że taniec od zawsze był moją pasją, taką odskocznią od wszystkiego, od problemów. I gdzieś tam wróciły takie czasy do mnie, takie tak. Wspomnienia. Tak, więc ja po prostu byłam zafascynowana. Zafascynowana tym, zresztą pogratulowałam, napisałam też do tej Klaudii, pogratulowałam jej. To jest niesamowite, że właśnie ta pasja doprowadziła ją do takiego momentu i to jest naprawdę, szczerze trzeba tej dziewczynie gratulować. No tak, super. Tak trochę jej zazdroszczę, ale to jest taka fajna zazdrość. To może ty niedługo też wystąpisz na jakiejś wielkiej scenie i tego tobie życzę. A dziękuję, może akurat. Może. A właśnie, a chcesz rozkręcić TikToka tanecznego typowo? Chciałabym, natomiast teraz nie bardzo pozwala mi na to obecna sytuacja, ponieważ do tego potrzebuję sali, świętego spokoju od Zuzy, to jest takie, muszę być w 100% skupiona na tym TikToku, ponieważ to nagrywanie TikToku wcale też nie jest takie proste. Nie. Chciałabym się właśnie na tym skupić, no, tylko po prostu teraz nie mam takiej możliwości, ale jeżeli już będzie po pandemii i wrócę na salę, to właśnie myślałam iść troszkę w tym kierunku. A jakie masz najlepsze wspomnienia związane z tańcem? Bo wiemy też, że występowałaś w różnych teledyskach. Mhm. Znaczy teledyski to był taki temat poboczny w sumie zawsze, to taki jakby jakiś dodatkowy zarobek jakby i po prostu gdzieś tam pokazanie się. Natomiast najlepsze to zawsze chyba było właśnie turnieje tańca, przygotowywanie się do nich już nie było takie fajne, ponieważ to była naprawdę, naprawdę taka robota ciężka. Po prostu to były łzy, pot na sali, ale już samo jechanie na jakieś tam turnieje, zawody to było super sprawa. No i fajne też było na pewno występowanie na żywo. Ja kilka razy właśnie wystąpiłam na żywo na Opole Festiwalu, czy tam jakiś Sabat Czarownic był przez pewien czas w Kielcach i moment wejścia na żywo, kiedy wiesz, że w sumie to się nie możesz pomylić, bo nie mogą zrobić ci dogrywki. Patrzą. Jest taka adrenalina, ale ta adrenalina napędzała mnie. Ja pamiętam pierwszego wyjścia, właśnie bałam się, było mnie dobrze, ale w momencie, kiedy już wyszłam na tą scenę, to ten stres tak mnie poprowadził i to był taki niesamowity power, taki zastrzyk adrenaliny po prostu. A myślałaś, żeby to kontynuować? Później takie występy też ze znanymi artystami? No na ten moment to już jestem troszkę, może nie za stara, ale to już z dzieckiem to nie, już jest ja gorzej. To już jest gorzej, natomiast myślę, że teraz zrobiłabym to bardziej, jeżeli chodzi o taniec, to robiłabym to bardziej dla kogoś, żeby no nie wiem, na przykład właśnie dla jakichś mam, które siedzą w domach i zajmują się dziećmi i żeby one uwierzyły w siebie, żeby podniosła im się pewność siebie, bardziej na takiej zasadzie. Ja mam taką w ogóle, robię to od jakiegoś czasu właśnie, takie to motywowanie ludzi, takie pokazywanie im, żeby byli bardziej pewni siebie, to jest taka moja misja chyba na ten świat, taka przemiana właśnie, no coś takiego. A czy widziałabyś siebie na przykład w Tańcu z Gwiazdami albo w Dance, Dance, Dance? Tak, to jak najbardziej. Ja już tam widzę siebie, tak pewnie już od dawna. Czyli tak, jakby padła taka propozycja, to byś się zgodziła na udział. Tak, jak najbardziej. To jest takie moje małe marzenie, także mam nadzieję, że się kiedyś spełni. Może akurat, trzymajcie kciuki. Trzymamy, a jesteś na bieżąco z tymi programami może teraz? To tak, znaczy, nie ma. No wiem. Taniec z Gwiazdami został wstrzymany, Dance, 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 tak samo, aczkolwiek są odcinki. Ale mam do ciebie pytanie, czy masz jakiegoś takiego wymarzonego partnera tanecznego, na przykład w Tańcu z Gwiazdami, za którego zawsze trzymasz kciuki i z którym byś chciała zatańczyć? No jeżeli chodzi o Taniec z Gwiazdami, to chyba to Stefano. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o kibicowanie, no to teraz Julce Wieniawie bardzo kibicowałam, natomiast ten cały poprzedni sezon, no to właśnie do Sandrze Kubickiej. Ja jestem, no ja tańczę, więc ja widzę
jak na przykład ktoś potrafi, mi się podoba, jak ktoś potrafi tańczyć, a zarówno Sandra, jak i Julka potrafią tańczyć, więc mi się przyjemnie na nie patrzy. Tam jak się człowiek patrzy, to nie ma żadnych niedociągnięć. Tam one są obydwie w ogóle perfekcjonistkami, co po nich bardzo widać. I ja właśnie uwielbiam na nie patrzeć. Gratulowałaś im może występów? Gdzieś tam próbowałaś się z nimi skontaktować? To znaczy nie. Ale podziwiasz. Podziwiam, teraz, tak. Jak będzie reaktywacja Tańca z Gwiazdami, to trzymasz kciuki za Julię, czy ewentualnie jakby Julia na przykład miała być z kimś w finale, to za drugą parę byś mogła jeszcze jakąś trzymać kciuki? Tam też Ania Karwan na przykład tak bardzo ładnie tańczy, nie wiem, czy widziałaś. To znaczy nie, to jeżeli już miałabym za drugą parę trzymać kciuki, no to chyba Sylwia i Mikołaj. O, właśnie. Mhm. To też jest ciekawa historia, bo byli najpierw w Love Island w programie miłosnym i teraz są razem w Tańcu z Gwiazdami, więc też trzymam za nich kciuki. Ale tak, Sylwię poznałam, bardzo sympatyczna dziewczyna, dlatego gdzieś tam tak polubiłam ją i może właśnie dlatego gdzieś tam te kciuki za nich trzymam. Właśnie, a propos programów. Madziu, ty też wzięłaś udział w takim znanym programie rozrywkowym Warsaw Shore. Tak. Jak się zmieniło twoje życie po tym programie? No na pewno bardzo. To znaczy, no ten pierwszy taki boom na pewno na ten moment uważam, że był źle wykorzystany, ponieważ, uważam, że robi to każdy uczestnik, czyli impreza, gdzieś tam bawienie się tym, że jest się znanym, zamiast wykorzystywać to w dobry sposób. Natomiast po paru latach, bodajże trzech, otrząsnęłam się, może to też, na pewno to też za sprawą miłości, zaczęłam gdzieś w dobry sposób to wykorzystywać, bo niektórzy mówią, że jest, nie wiem, jakaś tam łatka do nas przyszyta. Owszem, jest tak, natomiast ja uważam, że wszystko da się wyprowadzić ciężką pracą. A czy właśnie ty odczuwasz tą łatkę, mimo tego, że masz bloga, że jesteś tancerką, że jesteś mamą, czy nadal po prostu czujesz coś takiego, że jednak jest gdzieś tam ta Madzia z Warsaw Shore? To znaczy, to zawsze będzie, ale to jest gdzieś zawsze tam cząstka mnie. Ja byłam młoda, imprezowałam, imprezuję. Młodzi zawsze imprezowali, zawsze będą imprezować i imprezują, także to nie powinno być, nie wiem, nic takiego. O matko, tylko ona albo tylko uczestnicy imprezują. No, tylko nas po prostu nagrywają, ale dobrze wiemy, że czasami człowiek budzi się po imprezie, bo każdy to miał, budzi się i sobie myśli, co się wydarzyło, albo co ja odtegowałem. Natomiast, a tu było nagrane. Tak, a tu było nagrane, więc człowiek wstydzi się po prostu przed sobą i przed znajomymi. My po prostu czasami musieliśmy się wstydzić przed całą Polską, ale nie jest to, jeżeli ktoś przybił mi łatkę i on tą łatkę dalej przy mnie trzyma, chociażby nie wiem co, to szczerze mówiąc, to jest jego problem, a nie mój, bo ja jestem szczęśliwa, jestem spełniona, mam swoją firmę, wszystkim jestem szczęśliwa i to nie jest mój problem, jakby czy komuś przeszkadza to, jaka ja byłam. Totalnie nie mój problem. Padło też pytanie od Pauliny, czy ciężko było ci odstawić te imprezy po programie? Ja byłam zmęczona troszkę tym wszystkim, szczerze mówiąc, więc kurczę, ten ostatni sezon, w którym ja byłam, ja pamiętam, że już nie chciałam do niego iść, ale gdzieś tam mnie namawiali i ja po prostu czułam zmęczenie imprezami, kłótniami, aferami, które były na porządku dziennym. Dla mnie to już było za dużo, więc chyba po prostu to jakby mnie przerosło. I ja musiałam powiedzieć stop, bo takie imprezy alkohol nie prowadzą do niczego dobrego. A czy w programie zawiązały się u ciebie jakieś przyjaźnie na całe życie z kimś z uczestników? Szczerze mówiąc, tam jest jeden problem taki, że tam jest jakby wyścig szczurów, który jest po prostu widoczny gołym okiem, zupełnie jakby tam była jakaś kwota duża do wygrania. I ja uważam, że to jest największy problem. No nie jest. Jak widać, jeszcze właśnie w Love Island, czy ten Hotel Paradise, to oni tam mają pieniądze do wygrania. Tak, a u nas nie było, a po prostu tam naprawdę czasami afera goniła aferę. I tak jak na przykład oglądam teraz Hotel Paradise, jak widzę czasami na przykład, jak jeden rozmawia z drugim i o czymś mu mówi, natomiast idzie potem do następnego i mówi mu całkiem coś innego, to ja po prostu
przepraszam, jak to widzę, to mi się po prostu przypominają te stare czasy i ja mam dość, tak. Bo mi po prostu się chce płakać. Ja uważam, że to nie jest fajne. I tak jak mówię, to jest taki wyścig szczurów, że zawsze jakiś tam niesmak pozostaje. Pozostał. A jak właśnie wygląda praca na takim planie, na przykład w Warsaw Shore? Czy możesz nam pokrótce powiedzieć? No jesteśmy cały czas w 100% pod opieką całej produkcji, ochrony, nie możemy nigdzie wyjść. Kurczę. Ciężko było. Ciężko mi to opisać. Na pewno jest tak, że jak już człowiek po tych dwóch czy trzech tygodniach się, nie wiem, budził we własnym łóżku, bez mikroportu podpiętego, bez kamer, to czuł się dosłownie dziwnie. Ale te kamery, no niektórzy mówili, że te kamery ich stresowały. Mnie tam jakoś, ja nie odczuwałam stresu związanego z tymi kamerami. No jedyne co właśnie to, że 24 godziny na dobę, jak się jest ze wszystkimi, ludzie bardzo często nas z tego powodu hejtowali za właśnie jakieś niektóre sytuacje czy coś. I ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, o właśnie teraz mogą sobie zdać, jak muszą siedzieć ze sobą 24 godziny na dobę. Nawet powstają takie memy, że się właśnie tam jakieś małżeństwa rozwodzą. Tak, właśnie o to chodzi. Bo ludzie nie są stworzeni do tego, żeby żyć ze sobą 24 godziny na dobę, bez dostępu do kogokolwiek innego. I w momencie, kiedy dochodził tam alkohol do tego wszystkiego, to naprawdę no, działy się przeróżne sceny, tak? Czego byliście wszyscy świadkami. A czy ty jesteś teraz, to znaczy jak odeszłaś z programu, to czy później byłaś na bieżąco z innymi sezonami? Nie. Z racji nie. tego, że ja wiem jak... Tak, ja nawet sezonów w sumie ze sobą nie oglądałam, ponieważ ja wiem, jak czasami wyglądała prawda i ciężko było tłumaczyć każdemu z osobna, słuchaj, widziałeś 45 minut z 24 godzin albo 48 godzin i mnie to denerwowało, także ja po prostu wiem, jak wygląda prawda i ja nie muszę tego oglądać. A wiemy właśnie, że odcinki są nagrywane dużo wcześniej, nawet tam chyba 2 miesiące wcześniej przed emisją w telewizji. I co sądzisz, że teraz ten najnowszy sezon został wstrzymany z uwagi na koronawirusa? Został wstrzymany zapewne dlatego, że żeby produkcja nie siedziała razem ze sobą, no bo oni to też później sklejają, tak? Także prawdopodobnie było to zrobione właśnie dlatego, żeby ta produkcja nie musiała ze sobą siedzieć w jednym pomieszczeniu i sklejać tego. Tak mi się wydaje, że to jest powód. Czyli według ciebie dobrze zrobili? No jak najbardziej, no bo zabrania się, nie wiem, wychodzić gdziekolwiek ludziom, a to jest też ich praca i oni tam, no nie wiem, przy produkcji siedzą w 15-20 osób, więc jest to nielegalne zgromadzenie, jakby nie patrzeć. A jakby w przyszłości twoja córeczka chciała wziąć udział w takim show, to czy byś ją wspierała w tym? Jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby każdy jakąś szedł swoją drogą i ja mogę z nią na ten temat porozmawiać. Tak, mogę z nią na ten czy inny temat porozmawiać, mogę jej podpowiedzieć, nakreślić, natomiast na pewno nie będę zabraniać, ponieważ uważam, że każdy uczy się na swoich błędach i każdy ma jakieś tam, no tak, każdy uczy się na swoich błędach, każdy ma swoje błędy, o. A czy kiedyś ktoś cię poprosił o autograf albo o zdjęcie właśnie po programie? No pewnie, to kiedyś to było notoryczne wyjście gdziekolwiek, to było zdjęcie właśnie lub autograf. Teraz zdarza się to już rzadziej, ale jednak nadal się zdarza. Autograf już może rzadziej, ale zdjęcie tak. Czy to było dla ciebie jakieś męczące? Wiesz co, to jest męczące, jeżeli idziesz, no nie wiem, z rodziną i nagle ktoś skacze ci na plecy, dosłownie, bo czasami ktoś podchodzi i pyta się, słuchaj, możemy sobie zrobić zdjęcie? I to jest okej, okay. Ale jak na przykład siedzisz z rodziną w restauracji, jesz, a ktoś skacze ci na plecy, naprawdę takie ojejku sytuacje są, no to jest męczące, z tym, że ja jestem taką dość osobą szczerą, więc ja zazwyczaj mówiłam po prostu nie zrobię tego i nie dlatego, że gwiazdorzę, tylko dlatego, że jestem teraz, to jest chwila prywatności, jakby nie patrzeć moja i jeżeli ty nie masz szacunku do mnie i mojej rodziny, no to ja nie będę miał szacunku powiedzmy do ciebie, o, w ten sposób. I wtedy te osoby normalnie odchodziły, czy jeszcze później się spotkałaś z jakimś hejtem przez to? Jeszcze raz? Czy osoby później po takiej twojej odpowiedzi normalnie odchodziły, czy spotkałaś się z hejtem? Aha, nie, nigdy się nie spotkałam z hejtem twarzą w twarz. Ludzie potrafią tylko hejtować z fikcyjnych, zakładanych kont. Spokojnie. Madziu, też na twoim blogu jest dość ciekawa zakładka.
pod tytułem Lekkie pióro. Tak. Proszę mi tutaj powiedzieć, czy ty masz w planach coś większego? Jakąś książkę na przykład? Czy chcesz napisać? Jest w planach książka, do tego namawiają mnie moi obserwatorzy, ponieważ ja od zawsze lubiłam właśnie pisać. Bloga prowadzę już od bardzo dawna i właśnie ludzie czytając moje posty mówią, że to jest bardzo, bardzo właśnie wkręcają ich te wszystkie posty. I dlatego też właśnie chciałam iść na warsztaty z pisania książki, natomiast pandemia popsuła mi właśnie ten mój plan niestety. No ale jak tylko się skończy, to na pewno wrócę do tego tematu, natomiast na ten moment właśnie na prośbę właśnie moich obserwatorów zaczęłam pisać taką jakby powieść, no, tak dozuję im po jednym rozdziale. A o czym by była taka twoja główna książka, jakbyś chciała ją wydać? Myślałaś już o tym? Tak, no ja bardzo lubię czytać kryminały, więc raczej chciałabym iść w tę stronę, natomiast jest jedna osoba, która namawia mnie do napisania o przemianie, taką książkę właśnie bardziej przemiana, motywacja, ponieważ jakby nie patrzeć, to mam obserwatorów właśnie, którzy tą moją przemianę widzieli całą i są też osoby, które na przykład, no nie wiem, imprezują, tak jak ja kiedyś i bardzo chciałyby z tego wszystkiego wyjść i zacząć normalne życie i być może to byłaby pomoc dla nich. To by było bardzo ciekawe, więc czekamy. Ja też sama bym to przeczytała, więc czekamy bardzo i trzymam kciuki za to. Już dziękuję. Powoli się też zbliżamy do końca naszej trasy, ale mam jeszcze do ciebie kilka pytań, bo za parę dni są święta i czy ty spędzasz święta ze swoją rodziną? To znaczy... Czy obchodzisz święta? No święta obchodzę, tak, tylko że no teraz na pewno nie zrobię tak, że będę ryzykować i jechać do rodziny na obiad. No. Raczej się z tym wstrzymam. Ja trzymam taką zasadę, że jeżeli faktycznie mamy wszyscy zostać w domu, no to po prostu zostajmy w tym domu. Także myślę, że po prostu sobie sekunda. Po prostu sobie te święta spędzimy w trójkę. I też będzie fajnie. Także to proponuję wszystkim. Oczywiście, jeżeli, nie wiem, jest gdzieś jakaś... Najgorszy na pewno jest temat, jeżeli ma się, nie wiem, babcię, która jest sama, tak? To jest, szczerze mówiąc, nie wiem, co bym zrobiła w takiej sytuacji, dlatego wolę się nie wypowiadać, natomiast w aktualnej sytuacji naszej myślę, że po prostu spędzimy te święta w trójkę, no, bezpiecznie. A masz w planach jakieś świąteczne gotowanie? Jaka jest może twoja ulubiona potrawa wielkanocna? To znaczy święta wielkanocne to białą kiełbaskę z cebulką. O, tak. I z barszczykiem. Tak. Tak. A, bo to też będą... Pierwsze święta twojej Zuzi, wielkanocne. Tak. Jakieś malowanie pisanek może będzie, szukanie zajączków w domu, czekoladowych. No teraz jeszcze jest chyba na to za mała, ale na pewno, w przyszłym roku to już na pewno, a teraz jeszcze chyba jest troszkę za mała. Nie wiem, jakoś... Madziu, a czy z uwagi na obecną sytuację, co sądzisz o tym, że mają się odbyć wybory w maju? Jeżeli chodzi o wybory, ja uważam, że nie powinny się odbyć. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że teraz mają ludzie większe problemy. Ludzie są masowo zwalniani z pracy. Przedsiębiorcy powoli zamykają swoje interesy. Jeżeli ta pandemia potrwa dłużej, no to niestety będzie tylko gorzej. I naprawdę ludzie z dnia na dzień zaczynają zastanawiać się, co włożyć do garnka. Ja też teraz ostatnio pomogłam takiej jednej dziewczynie, która nie miała pieniędzy na zakupy i wysłałam jej pieniążki, zrobiła zakupy, wysłała mi zdjęcie, także bardzo się cieszę, że mogłam komuś pomóc i po prostu wiem, że ta sytuacja dotyka bardzo wiele osób i nie uważam, żeby to był dobry czas na robienie wyborów. Natomiast wydaje mi się, że po prostu teraz nasz prezydent czuje się pewnie, że wie, że te wybory wygra i dlatego chce je zorganizować, ponieważ no nie wiadomo, jak sobie rząd poradzi z tą pandemią na przestrzeni miesiąca czy tam dwóch i czy ludzie nie zmienią przypadkiem zdania, prawda? A jak ty byś rozwiązała ten problem? Myślisz, że na przykład wybory online by się sprawdziły? Nie wiem, szczerze mówiąc, no to jest jakaś tam taki rytuał jakby, taka zasada, tak, że są te wybory, idziemy do tych wyborów i to jest takie normalne, więc to tak jakby, no nie wiem, tak jakbyśmy właśnie święta mieli teraz online. No tak. Coś na tej zasadzie, tak? To jest po prostu coś, co było, jest i powinno być zawsze. Wszystko i tak jest skomputeryzowane teraz
i wszystko idzie w tą stronę, ale uważam, że to nie jest dobry pomysł. Też tak uważam, zgadzam się. Tutaj ktoś ogląda trzeci sezon Warsaw Shore, pozdrawiamy. Tak, ja wiem, że teraz lecam odcinki, ponieważ ja bardzo dużo obserwujących mi przybywa właśnie, widzę, bo piszą na przykład do mnie, że nie byli u mnie na profilu od roku czy dwóch i widzą taką przemianę, także wiem, że lecą odcinki. Właśnie też tutaj się pojawiło zdanie, że o 360, o 180 stopni się zmieniłaś i że ktoś cię podziwia i tak dalej, więc też pozdrawiamy. Dziękuję. Tam wcześniej. Madziu, jeszcze wspomniałaś, że też pomagasz bardzo często osobom. Widzimy też, jak udostępniasz na swoim stories, że powiedzmy po Zuzi oddasz jakieś niepotrzebne rzeczy, powiedzmy tam panienka osoba była. Czy tak. Jeszcze regularnie wspierasz jakieś na przykład organizacje charytatywne? To znaczy ja robię tak na takiej zasadzie, że czasami wybieram sobie po prostu i właśnie przed świętami Bożego Narodzenia robiłam zbiórkę na taki dom w Częstochowie. Tam są dzieci opuszczone przez rodziców, ponieważ są obciążone jakimiś chorobami od urodzenia i ci rodzice po prostu ich zaraz po porodzie te matki i te dzieci zostawiały. I zrobiłam taką zbiórkę i moje obserwatorki robiły wpłaty, zebraliśmy, no jakąś tam kwotę zebraliśmy, zrobiłam zakupy dla tych dzieci i pojechałam tam. Także co jakiś czas wpadam na po prostu jakiś tam pomysł, jak można pomóc i pomagam. Dobrze, to też tak na koniec. Wiemy, że radzisz sobie świetnie teraz, podczas epidemii. Po prostu zarażasz nas pozytywną energią. I czy byś mogła teraz tak zaapelować do swoich fanów i obserwatorów, żeby właśnie pozostali w tych domach i nawet przemyśleli wszystko, co z tymi świętami. Po prostu taki krótki, motywacyjny apel od ciebie. To znaczy przede wszystkim polecam wszystkim, żeby zastanowili się nad sobą, nad swoim zachowaniem. Uważam, że jest to taki dobry czas właśnie, żeby podsumować sobie swoje dotychczasowe życie i spróbować może zaplanować przyszłość, co można by było ewentualnie zmienić. Chciałabym, żeby było mniej podziałów, żeby było mniej nienawiści. I to jest taki chyba mój apel właśnie, że może gdzieś tam ktoś chciał właśnie nami potrząsnąć, żebyśmy się zastanowili wszyscy nad tym, czy jesteśmy dobrymi ludźmi i co warto w sobie zmienić. O. I tutaj ktoś podsumował, Magda, masz wielkie serce. A, dziękuję. I ja też tak uważam i dziękuję ci bardzo za dzisiejszy wywiad. Miło mi było ciebie bardzo zobaczyć. Mam nadzieję, że też tutaj zaspokoiłaś ciekawość swoich fanów i że wszystko, na wszystko odpowiedziałaś. I co? I wesołych świąt ci życzę. Ukochaj i ucałuj swoją córeczkę. Dobrze, dziękuję. Od całej redakcji i dziękujemy ci za wywiad. Dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim. Całuję i wesołych świąt. Pozdrawiam. Wesołych świąt.